Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Włocławek Ponad Podziałami. Dzisiejszy temat konferencji będzie dotyczył usług komunalnych, jak i nierozpatrzonych wniosków, przepraszam, pana prezydenta, obecnego pana prezydenta, pana Andrzeja Pałockiego. Udział w dzisiejszej konferencji biorą od mojej prawej strony pan Maciej Gawrysiak, pan Dawid Wróbel, Kamil Krawczyński, Tomasz Kruczyński i Czesław Zarzeczny. Proszę o zabranie głosu teraz kolegę Maćka. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć o traktowaniu wniosków Stowarzyszenia Włocławek Ponad Podziałami przez pana prezydenta Pałuckiego, a szczególnie jednego wniosku, który był dla nas wnioskiem bardzo istotnym. Otóż wniosku o obniżenie pensji prezesom spółek miejskich. I tu powiem szczerze, jesteśmy wszyscy oburzeni komentarzem pani rzecznik prasowej prezydenta miasta Włocławek, która uznała, że nasz wniosek jest działaniem populistycznym i że nie znamy się na prawie, kierując ten wniosek do prezydenta miasta Włocławek. Chciałbym przypomnieć zarówno pani rzecznik, która jest przecież ustami pana prezydenta, jak i samemu panu prezydentowi, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub na jakąkolwiek krytykę z powodu złożenia wniosku. I obywatele zgodnie z konstytucją mają prawo składania takich wniosków i mówienie, że taki wniosek jest populistyczny, czy działanie polegające na złożeniu takiego wniosku jest populistyczne, jest wielkim nieporozumieniem. To pani rzecznik wykazała się nieznajomością prawa, bo jeżeli nawet uważała, że ten wniosek został złożony niewłaściwie, to mogła i to była zobowiązana, bo organy administracyjne są zobowiązane przekazać wtedy taki wniosek według właściwości. Jesteśmy oburzeni tego rodzaju traktowaniem. Mamy jako obywatele prawo składania wniosków i będziemy takie wnioski składać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na skandaliczny sposób traktowania wniosków obywatelskich. I powiem tak, no oczywiście nie będziemy składać skargi, ale mając okazję wypowiadać się medialnie, mówimy, że to jest rażące, że tak powiem, zaniedbanie, rażące naruszenie prawa przez rzecznik prasową, czy również przez prezydenta, bo rzecznik prasowy działa w imieniu prezydenta. To chciałbym powiedzieć i przypomnieć jednocześnie, odczytać publicznie artykuł 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który mówi: nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych. Oraz paragraf drugi, który się wydaje bardzo istotny. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg, wniosków lub dostarczania informacji do publikacji o znamionach skargi lub wniosku. Dziękuję i przekazuję głos dalej. Drodzy Państwo, miejsce dzisiejszego briefingu nie jest przypadkowe, ponieważ chcielibyśmy poruszyć kwestię opłat komunalnych w naszym mieście. Chcielibyśmy się dowiedzieć, dlaczego pan prezydent pompuje budżetowego bubla naszymi pieniędzmi, nawet w najtrudniejszych chwilach dla każdego mieszkańca miasta. Mianowicie chodzi o opłaty, jakie mieszkańcy muszą dokonywać za miejsca pod pochówek. Sprawdziliśmy dane z BIP-ów również różnych miast okolicznych, takich jak Toruń, Bydgoszcz i Łódź, i porównaliśmy ceny, jakie należy dokonać. Znaczy opłaty, jakie należy dokonać. Wygląda to następująco. We Włocławku za okres 20 lat za nowe miejsce na cmentarzu komunalnym, który jest za nami, należy zapłacić 4800 zł. To jest prawie 5000. To jest niesamowita kwota w porównaniu z innymi cmentarzami. Tak totalnie abstrahując, porównaliśmy ceny, jakie są na warszawskich Powązkach. Na warszawskich Powązkach za jeden grób ziemny pojedynczy należy zapłacić 2670 zł. Dane są potwierdzone przez BIP, również dzwoniliśmy na te cmentarze, pytaliśmy się o te ceny. Warszawskie Powązki są takim dosyć wyjątkiem, wiadomo, najbardziej znany cmentarz w Polsce, cena dosyć wysoka. Ale przykład z Torunia, gdzie również dzwoniliśmy na ten cmentarz, sprawdzaliśmy w BIP-ie i za miejsce na okres 20 lat, za grób ziemny wynosi 316 zł. Więc możemy dać sobie porównanie: 4800 zł we Włocławku, a 316 zł w Toruniu, który znajduje się zaledwie 50 km stąd. To jest cena horrendalna, po prostu z kosmosu dla nas.
To jest fascynujące dla nas, dlaczego prezydent miasta, mając na to wpływ, wyciąga od mieszkańców takie niesamowite pieniądze. Kolejnymi przykładami jest Bydgoszcz, gdzie kwoty są ujednolicone dla wszystkich cmentarzy i kwota za 20 lat wynosi 350 zł, a w Łodzi na głównych cmentarzach jest to 560 zł. Więc to jest nieporównywalna kwota. Za przedłużenie tych miejsc również wygląda to podobnie. We Włocławku należy zapłacić 800 zł za przedłużenie na kolejne 20 lat, gdzie na głównych cmentarzach w Łodzi jest to kwota zaledwie 170 zł. Także mamy nadzieję, że pan prezydent odpowie na nasze interpelacje i postanowi coś zmienić w tym. Wszyscy mieszkańcy na tym tracą i naprawdę nikomu nie jest przyjemnie wydawać takich horrendalnych kwot za opłatę na cmentarzach. Dziękuję. Dzień dobry. Kolejny tematem, jaki chcieliśmy poruszyć, jest brak dojazdu na cmentarz komunalny na Pinczacie autobusami miejskimi. Prywatna firma dowozi ludzi z Placu Wolności. Koszt takiego dojazdu prywatnym autobusem wynosi 3 zł w jedną stronę. Jak łatwo obliczyć, żeby dojechać z jakiejś dzielnicy na Plac Wolności, trzeba kupić bilet autobusem miejskim, który wynosi 2,50. Dojazd na cmentarz to jest 3 zł, więc razem w obydwie strony jedna osoba musi zapłacić 11 zł. W dobie obecnego bezrobocia we Włocławku dla jednej osoby jest to bardzo duży wydatek. Dodatkowo, powiedzmy, chce pojechać 4-osobowa rodzina na cmentarz. Trzeba to przymnożyć, prawda, jako kolejną kwotę. Chcieliśmy zapytać pana prezydenta miasta, dlaczego nie ma chociażby w weekendy dojazdów z każdej dzielnicy we Włocławku na cmentarz na Pinczacie. Jest to bardzo istotny problem, ponieważ często słyszę właśnie od ludzi, chociażby od własnej rodziny, właśnie, że jest taki problem z dojazdem, że oni by chcieli mieć autobus, powiedzmy, z Zazamcza, z osiedla Kazimierza Wielkiego na cmentarz, a nie dojeżdżać na Plac Wolności, z Placu Wolności płacić kolejne pieniądze i jechać na Pinczatę. Dziękuję. Tematem ostatnim, ale nie najmniej ważnym, jest temat, który już był poruszany na łamach mediów włocławskich. Jest to temat zieleni miejskiej. W 2011 roku jeszcze miasto posiadało 35% udziału w zieleni miejskiej. O zieleni miejskiej dobrze wiemy, że jest to firma dobrze prosperująca, rozwijająca się, cały czas budująca swój kapitał oraz inwestująca w nowe jednostki. Także jest to firma, w którą warto inwestować. Natomiast w 2011 roku miasto miało możliwość przejęcia kontroli, czyli zakupienia co najmniej 16% udziałów, mając 35% obecnie miała prawo do pierwokupu i osiągnięcia 51% za kwotę zaledwie 48 tysięcy złotych. Tym bardziej, że co roku miasto wydaje około 800 do miliona złotych w umowach z zielenią miejską, także jest to kwota bardzo mała w porównaniu z tym, co mogła zainwestować w celu kontroli tych na przykład kosztów. Tak? Co więcej, nie skorzystała z tej możliwości i w 2013 roku ponownie taka możliwość się pojawiła w momencie, kiedy zieleń miejska wyemitowała kolejną ilość udziałów. Było to 370 udziałów, które można było kupić za każdy udział po 500 zł. Czyli praktycznie kupując wszystkie udziały, miasto byłoby praktycznie właścicielem, mogłoby się praktycznie stać właścicielem, bo miałaby około ponad 80% udziałów i ponownie to się nie stało. A natomiast te udziały wszystkie trafiły do pana Sarnowskiego, który, jak dobrze wiemy, jest w dobrych relacjach z panem prezydentem. Obecnie zieleń miejska jest praktycznie bez udziałów miasta. Jest, można powiedzieć, już zupełnie sprywatyzowana. I mamy takie pytanie, czemu miasto pozwoliło na to, żeby taki kapitał i taka firma dobrze prosperująca, przynosząca zyski, żeby miasto pozwoliło po prostu odejść w ręce obcych osób. Jak dobrze wiemy, miasto potrzebuje jakichś dochodów, tak? A niestety w momencie, kiedy pozbywa się takich opcji, no jest to straszna strata dla nas mieszkańców. Także chcielibyśmy właśnie spytać się prezydenta miasta, dlaczego pozwolił na to, by nie skorzystać z pierwokupu do udziału w akcji.
Dziękuję. Spółka Zieleń Miejska, jak tu kolega już powiedział, jest w tej chwili całkowicie prywatną spółką, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na której czele stoi pani Chrzanowska Katarzyna, gdzie z ostatniego wypisu z KRS-u wynika, że członkami Rady Nadzorczej jest pan Chodynicki Ryszard, pan Kalinowski Witold i pani Lambrych Wioleta. To jest właśnie też dla nas takie zasadnicze pytanie, dlaczego taki organ jak spółka Zieleń Miejska, która na pewno miasto jest potrzebna, mogłaby obsługiwać cały teren zieleni miejskiej. Mamy trochę tego, oprócz Kamiennego Rynku i drugiego też Kamiennego. Natomiast poszła całkowicie w prywatne ręce i prywatni ludzie na tym zarabiają. To jest, jeśli chodzi o Zieleń Miejską. Jeśli chodzi o MPK, powiem, że ostatnio miasto ogłosiło konsultacje społeczne na temat nowej strategii czy poprawy planu przewozów tych miejskich. Stowarzyszenie składało taki wniosek z dwóch punktów, które myśmy złożyli do konsultacji, został przyjęty jeden, jakiś taki ogólny, natomiast w sprawach istotnych, gdzie właśnie mówiliśmy o biletach strefowych, o biletach wielogodzinnych, o możliwości przesiadkowej, no może nie wspomnieliśmy jeszcze w tamtym momencie o dojeździe również, ale było tam zasygnalizowane właśnie współpraca z gminami, zorganizowanie tych przejazdów wspólnie z gminami do gmin ościennych. To zostało odrzucone, ale mamy cenną uwagę, że w opinii o odrzuceniu jest powiedziane, że to jest wszystko w rękach radnych Rady Miasta. Mam nadzieję, że nowa Rada Miasta z tych naszych uwag skorzysta i odpowiednie zmiany zrobi. Sprawa, o której mówił pan tu kolega Maciej Gawrysiak, zwracania się do pana prezydenta o udostępnienie informacji publicznej. W 2014 roku, w lutym, złożyliśmy takie pismo, żeby zostały udostępnione na Biuletynie Informacji Publicznej protokoły z kontroli przeprowadzanych, czy to przez instytucje zewnętrzne, czy wewnętrzne. Powołaliśmy się na protokół z kontroli, która była przeprowadzona w 2010 roku z NIK-u, w którym NIK wręcz nakazał panu prezydentowi umieszczanie takich informacji do publicznej wiadomości, czyli na Biuletynie Informacji Publicznej. Po naszym wniosku uzyskaliśmy tylko tyle, że można to sprawdzić. Na tym biuletynie ukazały się tytuły kontroli, jakie były przeprowadzane, z adnotacją, ze szczegółowo z protokołem pokontrolnym czy kontrolnym. Można zapoznać się w Urzędzie Miasta. Jest taka możliwość, tylko proszę państwa, obywatele, no nie wszyscy będą biegali do Urzędu Miasta, przeglądali dokumenty, bo to dla nich jest trudno. Natomiast w dobie internetu nie trudno jest wejść, otworzyć taki protokół, zobaczyć, jak pan prezydent został oceniony. W związku z tym, za tym, że nie otrzymaliśmy tej odpowiedzi, skierowaliśmy niedawno, bo 12-13 października, kolejny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ale tym razem chcemy szczegółowo zapoznać się z tamtym protokołem z 2010 roku. Czy ten protokół nakazywał umieszczanie całych protokołów z kontroli, czy tylko ich tytułów? To tyle, jeśli chodzi o to. Natomiast wiele innych spraw, o które występowaliśmy, można powiedzieć, że jak obywatele się dobijają, albo my jako stowarzyszenie, to osiągamy efekty. Chociażby taki efekt wnioskowaliśmy o umieszczenie na BIP-ie wszystkich protokołów z posiedzeń Komisji Doraźnej do Spraw Młodzieżowej Rady Miasta, gdzie nie były, a takich posiedzeń odbyło się wówczas chyba 10 czy 11. Żaden protokół nie był umieszczony. Dopiero po awanturze z wojewodą i po naszym wniosku teraz te protokoły są dostępne i proszę państwa, można sobie poczytać, jak nasi radni obradowali na komisjach, opracowując
ten statut Młodzieżowej Rady Miasta. No przecież tam wyraźnie w tych protokołach teraz można wyczytać, że pani radna czy pan radny na wnioski kierowane czy uwagi od biura prawnego mówi, my tych poprawek biura prawnego nie wprowadzamy. I ostatecznie został uchwalony taki bubel, jaki później wojewoda zakwestionował. Na co rzeczywiście radni teraz są mocno obrażeni, no ale trudno. Ich zła praca, ich zły wynik. Zawnioskowaliśmy również teraz o to, żeby do publicznej wiadomości wraz z protokołami z posiedzeń sesji Rady Miasta, z posiedzeń komisji, z dyżurów Rady Miasta była podłączana, jak pisze na początku protokołu, w załączeniu lista obecności. Tych list obecności nie ma. My chcemy wiedzieć, jak radni pracują. Czy radni uczestniczą w tych sesjach, bo samo zabieranie głosu to jeszcze jest mało. Natomiast czasami przychodzą, wychodzą, czasami w ogóle ich nie ma. Komisja składa się z 9-8 osób, a jest 6. No to było właściwie tyle. I w tej chwili czekamy na te dwie odpowiedzi. Zobaczymy, jaka będzie reakcja pana prezydenta. Dzisiejszą konferencję w tym miejscu chcemy oznajmić, że w poniedziałek składamy kolejne wnioski do pana prezydenta z zapytaniem o ceny usług komunalnych w naszym mieście. Dlaczego są aż tak rażąco wysokie? Dlaczego mieszkańcy Włocławka mają płacić tyle za pochówek swoich najbliższych? Jak również złożymy kolejny wniosek o to, aby MPK rozważyło możliwość utworzenia linii na cmentarz komunalny w Pińczacie. Dziękuję państwu za uwagę.